Dzień dobry. Trudny mecz dla nas i zwycięski. Tradycyjnie już wygrywamy w Szczecinie. No chyba ta tradycja trwała jak najdłużej dla Rakowa. To jest duża sprawa. No, tu się zawsze ciężko gra i Pogoń to jest bardzo dobry zespół. Cieszę się szczególnie, że dzisiaj na tym pięknym stadionie był chyba, z tego co się nie mylę, praktycznie komplet widzów, więc tym bardziej to jest dla nas wartościowe, że ludzie przyszli na Pogoń oczywiście, ale też zobaczyć naszą grę. No, ta gra może nie była porywająca, widać było taką nerwowość z obu stron trochę i że obie drużyny takim respektem do siebie podeszły z mojej perspektywy i na pewno my nie graliśmy w ataku tego, na co nas stać, aczkolwiek no też trzeba podkreślić siłę Pogoni, bo jeszcze raz mówię, że to jest bardzo dobry zespół i zespół, który co roku walczy o najwyższe miejsca. Większość przeciwników w tej lidze dominuje. Nie zawsze te wyniki są takie, jakby pewnie tutaj kibice i społeczność szczecińska oczekiwała, ale ja swoje zdanie i przemyślenia na ten temat mam. Mi się nimi tutaj krótko dzielę. No, wygraliśmy strzelając piękne bramki i to chyba taka ozdoba tego meczu, bo tych sytuacji nie było dużo, aczkolwiek na pewno gdzieś Pogoń też mogła przynajmniej tą jedną bramkę strzelić, ale ogólnie no, zagraliśmy tak, jak przyzwyczailiśmy, jako taka drużyna zorganizowana, zdyscyplinowana, niwelująca przewagi przeciwnika. Brakowało nam, tak jak mówię, trochę płynności w grze i wykorzystania kontrataku, bo na to byliśmy też mocno nastawieni, szczególnie w drugiej połowie. Choć jedną bramkę no, dołożyliśmy i tutaj wygrywamy. Cenne to zwycięstwo, tym bardziej, że to był trzeci mecz w tym tygodniu, gdzie też poddani byliśmy dalekim podróżom i to troszeczkę chyba też było po zespole dzisiaj widać, bo nie miał takiej energii jak często ma. Tym bardziej jeszcze raz podkreślam cenne zwycięstwo z bardzo trudnym przeciwnikiem. Yeah, we need to congratulate Rakov. Musimy pogratulować Rakowowi. We are very disappointed with the result. Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem. It was a tight game. I think in the first half both teams had big respect for each other. To był wyrównany mecz i myślę, że w pierwszej połowie obie drużyny miały dla siebie nawzajem respekt. That took down some tempo in the game and we was not at our best, I don't think Rakov was either. I to zmniejszyło nieco tempo gry. Nie sądzę, żebyśmy my grali pełnię swoich możliwości i nie sądzę też, żeby Rakov grał według pełni swoich możliwości. We looked better in second half, for sure. Na pewno wyglądaliśmy lepiej w drugiej połowie. But there is some moments that Rakov is better than us, and this is two shots on our goal and two goals. Ale były pewne momenty, w których Rakov był lepszy od nas i to były te dwa strzały na naszą bramkę i dwa gole. And we created score chances and couldn't score, so. Tworzyliśmy okazję do strzelenia bramki, ale nie udało nam się strzelić. In the end, this is the thing that we need to get better and we need to admit that for today Rakov is better than us in this moment that is so important. I to jest coś, w czym musimy się poprawić. Dzisiaj musimy przyznać, że Rakov był od nas lepszy w tych momentach, które były tak ważne.